Dzień dobry, mam na imię Maciej Szkutalski. Jestem pracownikiem Poczty Polskiej. Na Poczcie Polskiej pracuję około 25 lat. Byłem na różnych działach, pracowałem właśnie na poczcie, tutaj w tym miejscu, na różnych działach. Dosyć długo pracuję, wiele się zmieniło od tego czasu, kiedy zacząłem pracę na Poczcie Polskiej. Można się tu zadomowić. To jest praca jak każda inna. Praca na poczcie jest bardzo ważna, ludzie czekają na paczki. Na przykład na Ukrainę idzie dużo paczek, w dobie wojny. Pomoc ludziom, którzy są w tak ciężkiej sytuacji, naprawdę jest bardzo potrzebna, ale też do innych krajów. To akurat na tym dziale się wysyła paczki za granicę. Starałem się to robić jak najszybciej, żeby ludzie zbyt długo nie czekali na te paczki. Przyjmowali do pracy, zgłosiłem się, no i od tego czasu pracuję. Zacząłem na innym dziale, zupełnie inne rzeczy robiłem wtedy. Zajmowałem się zupełnie czymś innym. Jeszcze pracowałem na innym urzędzie, potem ten urząd zlikwidowano. Przenosiono nas tutaj właśnie na WER, na Łączynę. Dawno temu było i czasami tak się to wszystko ułoży, że człowiek zostaje na stałe. Brałem w różnych turniejach telewizyjnych udział, ale no to już trochę minęło czasu od tego, odkąd ostatni raz wystąpiłem. Ale występowałem też, można powiedzieć, w różnych teleturniejach. Jak tam sukcesy mi się udawało odnieść? Brałem na przykład teleturnieją Mijad w Rozumie, Wabank, Jaka to Melodia, w różnego rodzaju właśnie takich teleturniejach, które jeden z 10 na przykład, które w jakimś sensie, ważna jest w nich wiedza ogólno, taka ogólnodostępna, żeby coś tam powiedzieć, coś wiedzieć. No udawało mi się jakieś tam sukcesy odnieść. Miałem satysfakcję z tego, że występuję, że to jest coś takiego ciekawego, ale ostatnimi czasy nie mam tak bardzo, że tak powiem, czasu na to, żeby chodzić do teleturniejów. Chyba teraz jest mniej tych teleturniejów i trudniej się dostać niż kiedyś. I w tej chwili moją taką najważniejszą pasją, myślę, jest podróżowanie, zwiedzanie ciekawych miejsc, oglądanie ciekawych rzeczy, których na przykład nie ma w Polsce. Byłem we Włoszech, byłem w Chorwacji, byłem w Bułgarii, w Belgii, no w paru różnych miejscach na świecie, głównie w Europie. I bardzo lubię, jeżeli mam tylko wolny czas, to staram się po prostu gdzieś pojechać z małżonką swoją. To jest coś fajnego, bo na szczęście mam możliwość i jest to dla mnie bardzo fajna sprawa, że mogę coś zobaczyć, coś nowego odkryć. Ja lubię na przykład bardzo zwiedzać zabytki. Mając tylko wolny czas, staram się gdzieś ruszyć. Zdarza nam się właśnie jako pracownikowi poczty jakieś wykupić w czasy pocztowe. Wtedy jest troszeczkę taniej niż byśmy kupowali bezpośrednio w biurze podróży. Wtedy jest jakieś tam dofinansowanie. Też jest jakiś dodatkowy bodziec, żeby skorzystać z takich właśnie wyjazdów. Można za naprawdę nieduże pieniążki coś ciekawego zobaczyć, gdzieś fajne miejsce jakieś pojechać. Lubię Włochy. To jest stara kultura, dużo zabytków, czasy rzymskie, późniejsze. No po prostu lubię na przykład jakieś takie zabytkowe kościoły, zabytkowe pałace zwiedzać, zobaczyć zamki, no po prostu co jest takie zabytkowe, to mnie to wszystko pasjonuje. Dla mnie to jest po prostu coś fajnego. Zamierzamy z żoną pojechać w tym roku do Hiszpanii. Jesteśmy na etapie wyboru oferty. No taki mamy pomysł na tą wycieczkę i mam nadzieję, że się spełni w tym roku. Na razie nie ruszałem się poza Europą, ale też myślimy, żeby może Północna Afryka, Bliski Wschód, też mamy takie pomysły. No oczywiście nie są to tanie wycieczki, więc to też koszty są jednak istotne, bo w dobie inflacji, podwyżek, no to jest po prostu, no to trzeba się dobrze zastanowić, czy gra jest warta świeczki. No ale staramy się coś wybrać, na co nas stać. Każdy lubi coś innego, że nie ma dwóch takich samych osób. Jeżeli ktoś lubi zwiedzać, to jest to dla niego fajna sprawa. Na przykład są osoby, które jeżdżą gdzieś w inne miejsca, ale na przykład tylko tyle, żeby sobie poleżeć na plaży i to im wystarczy zupełnie. Ja natomiast lubię po prostu zwiedzać. Nie, chciałbym właśnie, żeby tak aktywnie spędzać czas. Nie siedzieć w jednym miejscu, nie leżeć na plaży tylko i oglądać niebo i słońce, ale też po prostu zobaczyć coś ciekawego, czego jeszcze nie widziałem, czego nie ma tu, gdzie mieszkam, co jest takie wyjątkowe w danym miejscu. Staram się realizować tą swoją pasję. Jeżeli ktoś na przykład, wydaje mi się, że lubi sobie podróżować, to nawet nie trzeba go zachęcać, że sam pomyśli, o kurczę, jeszcze tu nie byłem, to jeszcze bym zobaczył, to miejsce jest fajne. A jeżeli ktoś nie lubi tego, to i tak nie zachęcę, bo są ludzie, każdy jest inny, każdy jest innym człowiekiem.